Dzień dobry, ja jestem Ewa Terlecka, mam 13 lat i mimo tego, że no, jestem dość młoda, moim takim małym marzeniem było się tutaj właśnie z panem spotkać i zadać to pytanie. Może teraz mam trochę emocji przy sobie, ale podczas tych wyborów też było ich bardzo dużo. Ja przyznam, że moim marzeniem jest studiowanie prawa, ale prawa w Polsce, by sądzić w Polsce, gdzie ja jako kobieta będę miała takie same prawa jak mężczyzna, gdzie ja jako kobieta będę miała telefon, którego nikt mi nie będzie sprawdzał, gdzie ja będę mogła wyedukować siebie i swoje dzieci, gdzie ja jestem po prostu tą samą osobą, tak jak każdy inny. I czy teraz po tych wyborach, gdy ja moją mamę, moich znajomych, w mojej szkole jako marszałkini wałkowałam już tylko, żeby koalicja wygrała, żebyśmy wygrali, czy jest to do zrobienia, bym mogła studiować w Polsce? Można płakać. To jest nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się łzy. Mi też jest od razu mokro w oczach jakoś, bo no tak, jak pytaliście, po co ja się zaangażowałem, to przecież widzicie po co. Znaczy, nie ma niczego ważniejszego dla mnie niż głos 13-letniej dziewczyny, która planuje swoje życie w swojej ojczyźnie i ma tylko jedno pragnienie. Nie kasę, nie... Tylko żeby miała swoje prawa, wolności, żeby była obywatelką i znaczy, ja całe swoje reszty swojego życia poświęcę, żebyś czuła się w Polsce jak w domu, jak... To w jakimś sensie już się stało. PiS przegrał te wybory 2 lata temu. 3 lata temu? Mówię o fali, o strajku kobiet. To 2 lata czy 3 minęło? Bo 3 lata, nie? Tak. To nie mówię już tam o badaniach, sondażach, tylko to było wyraźnie widać. Teraz jak jeździłem po Polsce, nie było takiej miejscowości, nawet najmniejszej miejscowości w Polsce, żeby jakaś kobieta, dziewczyna w różnym wieku nie podeszła do niej i powiedziała: a myśmy tu stały na ulicy we dwie. A tutaj w miasteczku 6 tysięcy mieszkańców, było nas 800 na ulicy manifestowałyśmy. Nawet się nie domyślasz, jak wielką siłę ma twój głos, taki głos, właśnie dlatego, że chcesz coś dla siebie i dla Polski równocześnie, niczyim kosztem. I że to jest w ogóle najpiękniejsza nagroda dla mnie, jeśli ty powiesz za rok czy za dwa: wiem, Polska to jest moje jedyne miejsce na ziemi i że można tu żyć i być wolnym i spełniać swoje marzenia, to będzie dla mnie największa nagroda.